Hej kanale, witam was bardzo, bardzo serdecznie na dzisiejszym odcinku na moim kanale. No i słuchajcie, jest godzina 9.24. Jeżeli oglądacie ten filmik o godzinie 12, to znaczy, że się wyrobiłem, bo nie mam ani zmontowanego, ani nagranego, więc też jakiegoś tego wstępu nie będę przedłużać. Dlatego tak, jak widzicie po tytule, w dniu dzisiejszym pokażę wam, jak zrobić baner. Ja wiem, że już taki odcinek pojawił się na moim kanale, więc po co jest nagrywany taki kolejny odcinek? Nagrałem po prostu taką drugą wersję. Z powodu takiego, że po pierwsze, na grupach graficznych praktycznie na każdych po prostu pojawiały się prace identyczne, które właśnie pokazywałem na poradnika, jak wykonać taki baner, jak wykonać taki overlay i tak dalej, i tak dalej. Dlatego w dniu dzisiejszym jakiś nowy baner wam pokażę, jak stworzyć. A po drugie, podpunkt B, tamten baner, jaki był na tamtym filmie, no nie oszukujmy się, no był słaby. A w dniu dzisiejszym oczywiście wykonam i pokażę wam, jak zrobiłem taki baner, który znajduje się na miniaturce dzisiejszego odcinka. Więc jeżeli ktoś jest nowy na moim kanale, byłoby mi bardzo miło, jakby kliknął taki czerwony przycisk subskrybuj, jaki tutaj się pewnie znajduje, i zaznaczył dzwoneczek, i zostawił również łapeczkę w górę, byłoby mi naprawdę bardzo, bardzo milutko, na pewno nie pożałuję. A ja jeszcze tutaj szybko pozdrawiam wspierających i lecimy z dzisiejszym odcinkiem. Jeżeli chodzi o nowych wspierających, no to bardzo serdecznie pozdrawiam Mateuszka, Waxtera, Draybona Plus, Kacpra Białasa, Ksaszu, Kuzyni, TV, Fireford, Max, Krespion, Macio Design. Bardzo serdecznie wam dziękuję, że kliknęliście ten niebieski przycisk wesprzyj. Jeżeli ktoś oczywiście również chciałby wesprzeć mój kanał i zostać pozdrowiony na kolejnym filmie, no to oczywiście może to uczynić, wystarczy kliknąć ten niebieski przycisk wesprzyj. Ale pamiętajcie, że to jest dobrowolne i was do niczego nie zmuszam. To wy decydujecie i nic na siłę. Pamiętajcie, nic na siłę. No i teraz nie zapomniałem o tym. Pozdrawiam Darkusa, który wykupił wspierającego za, uwaga, 400 zł. Wykupił on poziom, dzwoń najlepiej po karetkę za 400 na wczorajszym live'ie. Mega, mega Darkus, ci dziękuję. Coś chorego, totalnie chorego. Mega, mega dziękuję i już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Okej, zadajemy się już właśnie przy komputerku i odpalamy oczywiście Photoshopka, no bo w Photoshopie będziemy tworzyć całą pracę. Jeżeli ktoś nie posiada Photoshopa, no to oczywiście może sobie wejść na swoją przeglądarkę na internecie i tutaj wpisać sobie photopea.com. Linka znajdziecie w opisie. No i tutaj również możecie stworzyć swój projekt za darmo. Też tutaj jest Photoshop po prostu i tutaj również można tworzyć jakieś prace, jak ktoś nie posiada po prostu Photoshopa. Aczkolwiek ja tutaj będę korzystać z Photoshopa. To jest po prostu tak jakby, tak bonusowo postanowiłem, że to powiem z powodu takiego, iż pojawiają się komentarze: ej Kamil, ale po co pokazujesz, jak zrobić coś za darmo, jak na przykład Photoshop albo Premiere Pro albo After Effects jest płatny. Więc proszę bardzo, tutaj zamianeczkę wam pokazałem. Jest ona identyczna właśnie do Photoshopa, tylko że jest na internecie. I tyle. Dobra, odpalamy naszego Photoshopka, klikam tutaj w lewym środkowym rogu, jak się ze mnie zawsze śmiejecie. Klikam sobie utwórz nowy, wpisujemy sobie tutaj 2560 na 423. No i w sumie resztę zostawiamy tak, jak jest teraz. Nic tutaj nie zmieniamy. No i klikam sobie utwórz. Wtedy nam się tworzy taka ładna, piękna warstwa. Teraz klikamy Ctrl N na klawiaturze i tworzymy jeszcze jedną warstwę, ale w wymiarach 1920x1080, z powodu takiego, że po prostu tutaj będę chciał umieścić moje zdjęcie. Jak już mam jakieś swoje zdjęcie, wystarczy, że sobie je tutaj przerzucę, pyk, puszczę, kliknę sobie Enter, Ctrl T, dam sobie tutaj do lewego górnego rogu, następnie prawy dolny róg, też dociągniemy do prawego dolnego rogu tego naszej białej kartki. Tutaj się proszę nie czepiać tej koszuleczki, nie widać tego. Klikam na klawiaturze literkę P. Jest to właśnie takie narzędzie o nazwie Pen Tool, takie pióro, które możemy sobie klikając wycinać naszą postać. Także tego raczej wam tłumaczyć nie muszę. Po prostu sobie wycinamy naszą postać, klikając po prostu lewy przycisk myszki. Jeżeli się pomylimy, na przykład tak jak ja teraz, możemy sobie Ctrl Z na klawiaturze robić i powinno być git. Jeżeli macie coś takiego jak ja teraz, to wystarczy Ctrl Alt i Z. Trzy klawisze na klawiaturze po prostu. Ctrl Alt Z, no i sobie takim właśnie sposobem wycinamy całą postać. Ok, kiedy już sobie wytniemy dookoła, powinniśmy mieć coś takiego. Połączamy sobie tutaj wszystkie warstwy i te kwadraciki, które były po prostu białe, zamieniają się po prostu kolorystycznie na niebieski. Jak mam już coś takiego, klikamy prawym przyciskiem myszkę, oczywiście cały czas mając to narzędzie, i wybieramy opcję utwórz zaznaczenie. Tutaj wpisujemy sobie jedynkę na przykład, bądź też 0, ale myślę, że jedynka będzie git. Następnie robimy Ctrl C, Ctrl V na klawiaturze. No i jak sobie wyłączymy warstwy, to mamy naszą wyciętą postać. Jeżeli coś nam tutaj się nie spodoba przy naszym wycięciu, możemy sobie kliknąć na klawiaturze literkę L
No i po prostu teraz sobie jeszcze wyciąć jakieś tutaj jakieś inne elementy, które nie chcemy. Po prostu zaznaczamy dookoła, klikamy delete na klawiaturze. Tak samo robimy na przykład w tym przypadku. Jak ktoś ma okulary, tak jak ja na przykład, proszę bardzo, usuwam delete i git. Teraz tak, możemy sobie jeszcze tutaj poprawić na przykład włosy, bo troszkę... No tak to jest, jak się wycina na szybko. Także wybieram sobie gumeczkę. Twardość dajemy na 0. Oj. No i sobie tutaj zmniejszamy troszeczkę pędzla. I możemy sobie tak w niektórych elementach, na przykład jak tutaj widać, jeszcze nasze ściany czy coś, tą gumeczką po... leciutko powycinać. O kurde, no tutaj troszeczkę za bardzo powycinałem. O, coś takiego. Tak samo tutaj, żeby tak jakoś ostre te warstwy nie były. W sensie te włoski. Bo troszeczkę widać, jak jakby ostre było to wycięte. Takie ostre po prostu kąty są, może tak, o, tego słowa mi brakowało. No i dobra, kiedy już mniej więcej mamy to gotowe, Ctrl-C na klawiaturze robimy. Następnie, oczywiście pamiętajcie, żeby mieć tutaj wybraną naszą warstwę naszego zdjęcia. Wracam do naszego poprzedniego projektu w tych wymiarach 2560x1440, 423, Ctrl-V, no i mamy nasze zdjęcie. Następnie Ctrl-T na klawiaturze. No i teraz możemy sobie je pięknie przekształcać. Trzymamy na klawiaturze Shift-a i Alt-a. Zmniejszamy sobie i ustawiamy sobie nasze zdjęcie mniej więcej na środku, tak jakbyśmy chcieli, żeby ono się prezentowało i było na naszym banerze. Ok, kiedy już to zrobimy, możemy sobie na naszej warstwie, tej niżej, gdzie mamy tło, wybrać pędzel, zmienić kolor na czarny. No i sobie zamalować naszą warstwę na czarno na początku. Dobra, zajmiemy się na początku może naszym, naszym zdjęciem. Tutaj jeszcze zauważyłem, że jakby takie elementy po wycięciu zostały, więc sobie jeszcze tutaj szybciutko gumką to usunę. Okej, klikamy na naszą warstwę, przechodzimy do filtr, wybieramy opcję filtr camera raw, odpala nam się, proszę bardzo, jesteśmy. No i tutaj pobawimy się troszeczkę przejrzystością, troszeczkę w prawo tak sobie przesuniemy. Ogólnie tutaj dospasowujemy według naszych uznań, jak chcemy, żeby po prostu nasze zdjęcie wyglądało. Robimy to po prostu pod swoją, jakby pod swój... Sorry, że ta kamerka w ogóle się teraz tak jakby... źle przekształciła. Robimy to po prostu pod swój jakby... według siebie. No jakbyśmy po prostu chcieli, żeby to wyglądało. To już jest dobrowolne. Wy się tutaj nie sugerujcie moimi jakby wartościami, bo ja patrzę po prostu na zdjęcie, jakie tutaj... jak po prostu ono jest obrobione. Jak to już zrobimy, no to klikamy oczywiście OK. Nasze zdjęcie zostało przerobione. Zobaczcie, tak było wcześniej, tak jest teraz. Jest różnica. Teraz może zajmiemy się tekstem. Wybieramy narzędzie od tekstu, pyk. Klikamy sobie tutaj. No i ja sobie napiszę VAS. Czyli początek mojej jakby nazwy mojego kanału, czyli Waster. No i wybieramy sobie czcionkę, na przykład może być Agains, o kurde, Ag, a inny tysy. Proszę bardzo, pyk, klikamy sobie. Następnie powiększamy sobie w tym miejscu naszą czcionkę. No i dobra, teraz zaznaczamy sobie Ctrl-A, cały tekst. I wydaje mi się, że jakby... No i słuchajcie, ta czcionka jakby ogólnie jest taka jakby, nie wiem... Musimy dopasować mniej więcej wielkość liter. Na przykład możemy sobie z capsloka napisać i to fajnie wygląda, możemy sobie po prostu z małych napisać, to już zależy od nas. Ja wpiszę duże V, oho, fas, proszę bardzo, i sobie troszeczkę jakby, o, ustawię tak. Okej, klikamy sobie tutaj po prostu, żeby ruszać naszym, naszym tekstem. Ctrl-T na klawiaturze, leciutko sobie przekręcamy, może tak. Klikamy Enter na klawiaturze, ustawiamy sobie mniej więcej, jak to chcemy, żeby wyglądało. W sensie, jak umieszczamy nasz tekst, dajemy naszą warstwę poniżej, pod nasze zdjęcie, proszę bardzo. OK. Ctrl-J na klawiaturze, trzymając Shift-a i łapiąc za nasz tekst, przejeżdżamy w prawo i kończymy nasz nick. OK, jesteśmy już po cięciu, mniej więcej sobie ten tekst ustawiłem, jak chcę, żeby sobie mniej więcej on wyglądał. No i teraz trzeba zacząć po prostu kolorować, jakoś pomyśleć sobie, jaka miałaby być kolorystyka tego całego banerka, jakby to mogło wyglądać. Polecam wam do tego wszystkiego paczkę Afterpack, linka do niej oczywiście znajdziecie w opisie. No i wtedy właśnie, jeżeli chcemy sobie ją otworzyć, jak już pobierzemy, klikamy na klawiaturze skrót klawiszowy Ctrl-O, Ctrl plus O, no i wybieramy naszą paczusię, gdzie ona się po prostu tam znajduje, gdzie się nam zapisała. W moim przypadku jest ona właśnie tutaj, więc sobie klikam dwa razy, proszę bardzo, i teraz czekam, aż ta paczka ładnie nam się wczyta, więc tutaj musimy troszeczkę poczekać. Ok, wczytała nam się, wyłączamy sobie tutaj jedno i drugie, no i mamy już paczkę, dzięki której będziemy sobie po prostu tworzyć nasz banerek. Dobra, zajmiemy się na początku może teraz tekstem. Kliknijmy sobie na ten pierwszy nasz tutaj VAS, prawym wszystkie myszki, opcje mieszania, nałożenie koloru i wybierzmy sobie kolor może żółty. Wybierzmy sobie kolor żółty, proszę bardzo,
Następnie na niego kliknijmy i wybierzmy cień. Tutaj zmieniamy sobie na zwykły, rozmiar na 0, rozpiętość też na 0, odległość sobie tak damy na... Teraz właśnie nie jestem ciekawy, czy jakby... Poczekajcie, bo chcę zastosować taki mały myk. Dobra, czyli to jest niżej. Dobra, to tak. Jeżeli macie jeden cień, klikamy sobie tutaj i wybieramy cień. Wtedy nam się tworzy kolejny cień. Ja tego nie chcę. Okej, jestem już po przerwie. No to tak. Nałożenie koloru wybieramy sobie. W moim przypadku bynajmniej tak to zrobiłem. Taki różowo-fioletowy. Następnie pod pierwszym cieniem, kiedy damy to sobie tutaj zwykły kolor czarny. Krycie 100%, odległość 26, rozpiętość 0 i rozmiar 0. No i niżej oczywiście również cień koloru żółtego. Odległość 41, 100, 0, 0. No i jak już mamy takie coś gotowe, klikamy sobie blask wewnętrzny. No i tutaj ustawiam sobie rozjaśnienie 75, 0 i 21. Jak już mamy coś takiego gotowego, klikamy OK. Następnie tutaj na naszą warstwę już zedytowaną klikamy prawym przyciskiem myszki, kopiuj styl warstwy. Następnie klikam na tą wyżej, na tą drugą, jakby nasz dokończony tekst, prawym przyciskiem myszki, wklej styl warstwy. No i proszę bardzo, nasz tekst jest już mniej więcej gotowy. Teraz sobie zakryjmy jedno i drugie. Kliknijmy tutaj prawym przyciskiem myszki, wybierzmy opcję rysteryzuj styl warstwy. I tutaj również to samo, pyk. No i teraz Ctrl T na klawiaturze, trzymając Ctrl Shift i Alt, robimy coś takiego. I również na tym, po drugiej stronie również trzymamy Ctrl Alt i Shift na klawiaturze, chwycimy za ten luk i robimy coś takiego. Dobra, ustawmy sobie mniej więcej tak, jakbyśmy chcieli, żeby to wyglądało. Dobra, mamy mniej więcej coś takiego gotowego. Teraz zajmiemy się naszym tekstem. Nie tekstem, tylko naszą postacią. Klikamy na naszą postać, prawie wszystkie myszki, opcji mieszania. No i tutaj sobie kliknijmy na blask wewnętrzny. Rozjaśnienie zmienimy na łagodne światło, na maksa i sobie ustawmy mniej więcej coś takiego. Aczkolwiek łagodne światło możemy sobie zmienić też na fioletowy. Wtedy mamy coś, taki fajny efekcik. No i na łagodnym świetle gdzieś tak, poczekajcie. No, myślę, że takie wartości, jakie teraz ustawiłem, są spoko. Dodamy sobie jeszcze blask zewnętrzny koloru fioletowego, żeby to tak się ładnie komponowało. Okej. Coś takiego, myślę, że będzie git. 26, 250, 0, znaczy rozszerzenie 0, rozmiar 250, zwykły 26, ok, klikamy sobie ok. No i mamy teraz coś takiego, już to jakoś mniej więcej fajnie wygląda, ale to jeszcze nie jest jakiś taki superancki efekt. Klikamy sobie na jedną końcówkę naszego tekstu, trzymamy Ctrl, klikamy na drugą, Ctrl J, Ctrl E, przejeżdżamy na sam dół, Ctrl T, trzymamy Shifta i Alta, powiększamy sobie mniej więcej tak, o jakie teraz. Lekko możemy sobie przekrzywić, klikamy Enter na klawiaturze, klikamy na swój filtr, rozmycie. No i w tych rozmyciach wybieramy sobie opcję poruszenia. No i możemy sobie mniej więcej ustawić coś takiego, 229, uznajmy. Dobra, mamy coś takiego, jak komuś to pasuje, może zostawić. Ja sobie jednak troszeczkę powiększę. Okej, no i sobie krycie zmniejszę tak, no nie wiem, uznajmy 35. Dobra, mamy coś takiego. Teraz pod naszymi tutaj ter i was, oczywiście nad tą warstwą już taką jakby ala tłem, tworzymy nową warstwę, kolor czarny, wybieramy pędzel i sobie leciutki taki cień zrobimy, żeby po prostu jakoś się mniej więcej ten tekst odróżniał od tego tła. Dobra, mamy coś takiego. Teraz przejdziemy właśnie do naszej paczki, którą otworzyliśmy. Tu jest wściul ogrom dużo różnych ciekawych efektów. Na pewno jakiś wam się tutaj spodoba i przypadnie wam do gustu. Także jakby całą paczkę pozostałem do waszej dyspozycji. My natomiast zajmiemy się, zacznijmy od góry. Tu mamy Fire Sparksy. Wybierzmy sobie na przykład efekt, ten efekt. Ok, klikamy sobie na niego Ctrl C. Wracamy tutaj do naszego projektu, Ctrl V. Dajemy sobie tą warstwę na samą górę, Ctrl T. No i ustawiamy sobie mniej więcej tak, jakbyśmy chcieli, żeby ten efekt jakoś nam tutaj na naszej pracy był. Ustalmy, że on będzie po prostu w lewym dolnym rogu naszej postaci. Ctrl J, Ctrl T i sobie jeszcze go i sobie go jeszcze umieszczę gdzieś w innym miejscu, na przykład tutaj. No i teraz jak widzimy to, no jakoś to nie robi to wrażenia, wręcz psuje naszą pracę, ale spokojnie. Trzymając Ctrl oczywiście połączamy nasze warstwy, Ctrl E, proszę bardzo. Tutaj z powrotem sobie wybieramy opcję ekran, tak jak mieliśmy na początku. Wchodzimy do zakładki dopasowania. Zazwyczaj ona jest pod
obok warstw. No i wybieramy sobie tutaj barwę i nasycenie. Na początku klikamy sobie tą opcję, czyli będzie po prostu nasza zmiana kolorystyki tyczyć się tylko i wyłącznie tej warstwy połączonej tych tutaj jakby dwóch ogni. Klikamy sobie koloruj. No i teraz pozostaje nam się troszeczkę pobawić właśnie kolorystyką tego tych ogni. O, mniej więcej coś takiego jak teraz mi pasuje osobiście. Podoba mi się to, więc możemy sobie zostawić. Dobra, wróćmy do naszego projektu. Zobaczmy, co tu jeszcze ciekawego nam u nas tutaj się znajduje. Weźmy sobie jeszcze ten efekt, Ctrl-C, Ctrl-V. No i zróbmy to właśnie również w identyczny sposób jak wcześniej, tylko że tutaj gdzieś w tym miejscu, Ctrl-J, Ctrl-T. Ok, gdzieś tutaj sobie to damy. Ok, teraz możemy zastosować coś innego, czyli trzymając Ctrl zaznaczamy obydwie, Ctrl-G. Jak stworzymy naszą grupę, to jeszcze tutaj pamiętajcie, żeby ustawić z powrotem ekran, to jest bardzo ważne. I teraz w dopasowaniach tworzymy jeszcze raz, wybierając tą opcję tutaj. No po prostu ustawiamy naszą kolorystykę, jaką chcemy, aby ona tutaj się znalazła. No, ale tak troszeczkę sobie ściemne, bo jednak ten efekt... No, jednak te ognie tak troszeczkę popsuły to wszystko, ale tak leciutko, żeby były widoczne. Zostawię. Dobra, wracamy do naszego afterpacka. Wyłączamy tą, tutaj zakrywamy opcję. W stokach raczej nic ciekawego nie znajdziemy, w templateach też nie, w fontach nie, glitchach. Z glitchami możemy oczywiście spróbować. Fajnie jest jakby próbować czegoś nowego, czegoś po prostu jakby czegoś nieznanego, czyli o co mi dokonywać. Wybieramy sobie tutaj Ctrl-C, Ctrl-V, klikamy na naszą jakby, na naszą warstwę, przerzucamy, proszę bardzo, jakieś glitche w ogóle z pietruszki nam się tutaj wzięły. Klikamy sobie dwa razy i strzałką w prawo lecimy i patrzymy, jaki tutaj nam się efekt jakby tworzy podczas właśnie tego robienia. Czasami jakiś fajny efekt z tego powstaje, czasami też nie. Można sobie tak popróbować, zobaczyć, czy to coś jakby komuś odpowiada, czy też nie. Możemy sobie tego glitcha gdzieś dać w dół. Mi osobiście to jednak nie leży i ja to chyba wywalę. Wróćmy do naszego afterpacka. Tak, ciekawostkowo to oczywiście pokazałem. Przejdźmy do party classów i tutaj wybierzmy również jakieś fajne party classy. Myślę, że najlepsze będą te tutaj pod dziewiątką, także Ctrl-C, Ctrl-V. Ok, ustawiamy sobie je mniej więcej w tym miejscu. Pyk. No i w sumie tak jak już je przerzuciliśmy, mi pasuje, ja tutaj dużo nie zmieniać nie będę. Aczkolwiek wybierzmy sobie gumkę i sobie tutaj jakby usuńmy te takie blaski z chociażby naszej twarzy. Dobra, mamy już coś takiego gotowego. Zobaczmy, co jeszcze ten afterpack nam tutaj oferuje. W cloudach możemy sobie fajne jakby wziąć, jak to się nazywa, zrobić fajne dymy, aczkolwiek lepiej one będą się prezentować tutaj w zakładce smog. Ctrl-C, Ctrl-V, przerzucamy sobie, ustawiamy mniej więcej jak chcemy, aby to wyglądało. Ustawiamy sobie na przykład tutaj, w tym miejscu, Ctrl-J, edycja, przekształć w poziomie, klik. No i sobie ustawiamy również tutaj. Trzymając Ctrl, wybieramy obydwie warstwy, Ctrl-E i sobie je tutaj, o, dajemy na rozjaśnienie, będzie git. Później przejdźmy sobie na przykład tutaj do zakładki tekstur i tutaj wybierzmy sobie jakąś teksturę, na przykład teksturka 4 jest bardzo fajna, Ctrl-V, wklejamy i ustawiamy sobie ją mniej więcej w tym miejscu. Ctrl-J, no i następnie edycja, przekształć w poziomie i ustawiamy sobie mniej więcej ją również w tym miejscu. Ok, klikamy Enter. Dobra, teraz tak, co teraz możemy jeszcze porobić? Na pewno dodamy sobie światełka, ale to zostanie, ale to zostawimy pod koniec. Oczywiście możemy tutaj skorzystać z gotowych, jak ktoś by chciał, aczkolwiek wam pokażę, jak to robić od początku, ale możemy sobie jakiś tutaj jeden wykorzystać, chociażby na przykład ten niebieski. Ctrl-C, Ctrl-V, proszę bardzo, i sobie go tutaj umieścimy w tym miejscu. Ok, Ctrl-J, przekształć w poziomie, Ctrl-T i ustawmy sobie go również tutaj, Enter. Ok, wyłączmy sobie te lighty. Sunburst'a możemy oczywiście też dodać, ale to już jak kto woli. Na przykład tego obraconego pod czwóreczką, Ctrl-C, Ctrl-V. Ok, dajemy sobie tutaj nakładeczkę. Następnie Ctrl-T, powiększamy sobie na maksa i rozmazujemy tylko i wyłącznie tutaj z naszej postaci. Ok, coś takiego. Krycie możemy troszeczkę sobie zmniejszyć, tak na 20, 30, przepraszam, na 30. I ok, teraz tak,
klikamy sobie na naszą najwyższą warstwę, jaką tutaj posiadamy. Klikamy tutaj, aby utworzyć po prostu nową warstwę. Zaczniemy od czarnej, od czarnego koloru. No i sobie leciutko troszeczkę ściemnimy nasze boki. Okej, coś takiego, żeby tutaj jakby to wszystko ucichało. Później wybieramy gumeczkę i sobie leciutko tutaj zostawiamy albo rozmazujemy te czarne wokół, które nam tam nie pasowało. To się nakładało się na nasz tekst albo też na nasze zdjęcia. Następnie tworzymy kolejną warstwę, wybieramy sobie kolor biały i klikamy sobie tutaj. Możemy tutaj kliknąć. Tutaj. Wiem, że jak to teraz oglądacie, to tak za bardzo nie wiecie na jakby o co chodzi, że kliknąć tutaj, tutaj, tutaj. Możecie wszędzie kliknąć, albo od razu na początku już sobie rodzaj jakby naszej warstwy ustawić na nakładeczkę i popróbować jakby, ja sobie to wymarzę, popróbować sobie w miejscach, w których nam jakby to pasuje. Ja już mniej więcej jestem przyzwyczajony i wiem, jak to będzie wyglądać, dlatego też ja już z pamięci jakby lecę i później pod koniec sobie to wszystko ustawiam. Okej, mamy coś takiego gotowego. No i okej, ja tutaj jakoś nie będę dodawać jakichś socjali, jeżeli ktoś by chciał coś dodać, może to bez problemu sobie na przykład wybierze tutaj narzędzie właśnie od figury, zaznaczy sobie jakiś obszar, wpisze sobie coś i jakby doda jakieś socjale. Ja jakby nie chcę tutaj żadnych socjali dodawać, chcę po prostu zostać przy takiej formie, jaka teraz jest. Zaznaczamy sobie wszystko. Proszę bardzo, jeżeli coś tutaj widzimy, że nie jest zaznaczone, to trzymając Ctrl klikamy tutaj, wybieramy wszystkie opcje, znaczy wszystkie tutaj warstwy zaznaczamy, klikamy na klawiaturze Ctrl E, złączamy wszystko w jedno, następnie Ctrl J, przechodzimy do zakładki filtr, rozmycie gumesowskie. Możemy w sumie zostawić takie 22,2. Wybieramy sobie gumeczkę, klikamy sobie tutaj na początku, tam gdzie mamy naszą twarz i tekst. Proszę bardzo. I następnie w kryciu sobie zmniejszamy to na jakieś takie 60. No dobra, dajmy takie 55, ok. Następnie znowu trzymając Ctrl złączamy obydwie warstwy, Ctrl E, filtr i filtr Camera Raw. Teraz po prostu pozostaje nam jakby poprawienie kolorków, jakby żeby ta nasza jakaś, żeby po prostu nasza praca jakoś ładnie się prezentowała i będzie wszystko pięknie gotowe. Okej, światło sobie zmniejszymy, kontrast troszeczkę powiększymy, troszeczkę kolorystykę jeszcze polepszymy, w krzywej sobie troszeczkę zmniejszymy światło, bo jest zbyt jasno. Okej, zauważcie, że też tutaj biorę pod uwagę ściemnienie tego tła tutaj, żeby jakoś też to tło ucichało powoli. No i jeżeli już to wszystko sobie ustawimy ładnie, to klikamy OK. No i nasz banerek jest już gotowy. Ale takiego banerka niestety nie jesteśmy w stanie wrzucić na YouTube'a. Musimy go najpierw zapisać. Także klikamy plik, eksportuj jako. Następnie wybieramy sobie PNG i klikamy eksportuj. Zapisujemy to sobie tam, gdzie chcemy. Ja sobie to zapiszę tutaj. Tutaj. No i napiszmy sobie banner poradnik. Ok, klikam Enter, zapisuje nam się, to też jeszcze nie wrzucimy na YouTube'a. Teraz klikamy Ctrl N na klawiaturze i wpisujemy 2560 na 1440, proszę bardzo. Zostawiamy wszystko tak jak jest teraz, klikamy utwórz, następnie klikamy plik, umieść osadzone. Wybieram sobie pracę foto, banner, poradnik, wpisujemy, ok, wybieramy, klikamy dwa razy, Enter, Ctrl J. Bądź już teraz tak możemy zostawić, ale ja sobie troszeczkę urozmaicę. Powiększamy sobie za pomocą Shifta i Alta nasz banerek do takich proporcji. Klikamy Enter, dajemy to w dół. Następnie w filtrach dajemy rozmycie gaussowskie. No i sobie powiększamy jakoś ten to rozmycie, żeby było rozmyte tło. Mamy coś takiego. No i oczywiście sobie zapisujemy, czyli eksporty, jeszcze raz eksportuj jako. I teraz w takich wymiarach już bez problemu jesteśmy w stanie wrzucić nasz banerek na YouTube'a. Klikamy sobie eksportuj i nadpisujemy sobie to, co było wcześniej, czyli banner, poradnik. Ok, klikamy tutaj zapisz, czy chcesz zamienić tak. No i nasz banerek jest już zamieniony. No i nasz banerek już tutaj jest gotowy. Proszę bardzo, tak się on prezentuje. Naprawdę w bardzo łatwy i szybki sposób wykonaliśmy nawet bardzo przyjemny, ładny banerek. No i przy okazji wam też tutaj dużo nowych opcji w Photoshopie pokazałem, przedstawiłem i zapoznałem was z nimi. Więc mam nadzieję, że jakoś ten poradnik się przydał. No i na pewno jeżeli chodzi o poprzednią jakby wersję tamtego poradnika, na którym pokazałem taką jakby no słabą wersję banera, nie oszukujmy się, ten styl i to, co teraz wykonałem, naprawdę bardzo fajnie wygląda. Jak już w ogóle sobie byśmy tutaj dodali jakiś socjal czy coś, to jeszcze lepiej by to wyglądało, ale jest superancko
i im się bynajmniej podoba. No, także to tyle i widzimy się na zakończeniu tego odcinka. Okej, dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie, że obejrzeliście ten odcinek do końca. Jeżeli film wam się spodoba, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji, dzwoneczkiem na moim kanale, byłoby mi wtedy naprawdę bardzo, bardzo milutko. A ja tymczasem już kończę, trzymajcie się, do następnego filmu, cześć!